To są gorące pytania na, na antenie telewizji w polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie, a gorąco zapytamy o to o 11. dzień listopada, kto chciał zmienić święto w piekło i być może pytanie jest postawione dosyć mocno, z pewną... Tezą już na samym początku, ale proszę tutaj od razu gdzieś nie zakładać pewnych rzeczy, bo porozmawiamy sobie, myślę, o ciekawej sprawie. Na jednym z bloków przy trasie tegorocznego Marszu Niepodległości wywieszono dwie flagi zawierające sporo symboliki. Pytanie, jakie były motywacje, jeżeli chodzi o tą symbolikę? Czy może to wywoływać się pewne kontrowersje? No i właśnie między innymi o tym w moim programie na antenie telewizji w Polsce.pl w gorących pytaniach porozmawiam z moimi państwa gośćmi, doktor Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski. Historyk, witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Paweł Kurtyka, historyk, architekt, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyki. Witam Panie prezesie Witam, dzień dobry. I zanim rozpoczniemy tutaj debatę na ten temat, która ten temat sam w sobie jest myślę takim punktem wyjścia do trochę szerszej rozmowy, zobaczmy materiał przygotowany przez naszego reportera Macieja Zęłę właśnie dotyczący tego, o czym przed momentem Państwu mówiłem. 11 listopada ulicami Warszawy już po raz dziesiąty przeszedł Marsz Niepodległości. Impreza jak co roku przyciągnęła tłumy rodaków z całej Polski. Młody patriota rośnie! Podoba Ci się? Tak! Bóg, honor i ojczyzna! Niestety znaleźli się też tacy, którzy na marsz przyszli jedynie po to, by prowokować. Największą uwagę mediów przykuła akcja Obywateli RP. W Zadymiarze kilkanaście osób próbowali zablokować marsz na wysokości Ronda de Gola. Ich prowokacja spaliła jednak na panewce, bo manifestantów w profesjonalny sposób usunęła policja. No tak, udało się. Ja tylko jestem zdziwiony, że policja tak długo czekała jednak na usunięcie tych manifestantów, ale... Biorę ich w obronę, bo być może ta sytuacja wynika z tego, że sądy po prostu notorycznie... Jakby uniewinniają tych ludzi. Prowokacji było jednak więcej. Tu na nagraniu widać, jak grupa osób rozwiesza olbrzymią biało-czerwoną flagę z przekreśloną swastyką. Nie udało nam się ustalić. W akcji brał udział pracownik Amnesty International, Tomasz szymanderski Past. Nie mówimy o podrzędnym wolontariuszu, ale o doświadczonym aktywiście. Na portalu LinkedIn znajdziemy informację, że w Amnesty International pan Tomasz jest jednym z lokalnych liderów. Ja myślę, że to jest kwestia kalek Zachodu, tak? bo Polska to jest kraj, który od wieku był tolerancyjny. Myśmy mieliśmy, mieliśmy kłopotów z, z homoseksualistami, zawsze po Polacy szanowali, każdy mu żyć, jak chce. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zachód Europy, Stany Zjednoczone jeszcze 20 30 lat temu miały segregację rasową. W, 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 w homoseksualiści byli prześladowani, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I te agendy zachodnie prowadzą są w, 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 do włożenia do Polski, która nie miała z tym nigdy kłopotu. Tak? I stąd zgrzyd następuje na linii. Amnestycji. Greenpeace i te wszystkie organizacje w Polsce bo to oni się powinni od nas uczyć a nie my od nich. o komentarz poprosiliśmy Polski oddział Amnesty International okazuje się, że organizacja nie podejmowała 11 listopada żadnych działań w sferze publicznej przedstawiciele stowarzyszenia zaprzeczyli też by mieli wiedzę o aktywności swojego członka w święto niepodległości dla w polsce.pl Maciej Zemła. No i panowie, czy wywieszenie takich flag podczas marszu niepodległości w kontekście marszu niepodległości w kontekście 11 listopada może być kontrowersyjne, bo tutaj na pierwszej z nich namalowany był krzyż prawosławny, katolicki, symbol ateizmu, półksiężyc, gwiazda Dawida, flaga tęczowa oraz romska na drugiej skreślone, swastyka, właśnie falanga, krzyż celtycki i czarne słońce, jak mówią organizatorzy tej akcji zamierzali w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec faszystowskich treści prezentowanych przez część uczestników marszu, a także Pokazać, że chcieliby Polski otwartej i uznającej swoją różnorodność. Czy według panów, panie doktorze, yy, taka flaga może być kontrowersyjna w jakiś sposób, czy tutaj nie ma problemu, czy zestawienie takich flag w ogóle i zestawienie ich w kontekście Marszu Niepodległości? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że i ta akcja, i Marsz Niepodległości, i drugi marsz, ten antyfaszystowski, pokazują, że w Polsce kwitnie wolność słowa, wolność manifestowania, wolność spierania się w przestrzeni publicznej. Ja bym tych rzeczy tak bardzo nie demonizował. Ci, którzy protestowali poprzez wywieszanie tych flag, chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec organizatorów Marszu Niepodległości. Mam do tego prawo. Marsz Niepodległości jest organizowany przez dwa środowiska, przynajmniej jedno, które budzi spore kontrowersje. Mówię, to, mówię tu o obozie narodowo-radykalnym. I to, że budzi kontrowersję, jest chyba dla mnie oczywiste. No i takie rzeczy budzą reakcje. Dobrze, że policja była na miejscu, dobrze, że wszystko było od strony porządkowej tutaj dopięte. No i tyle, No musimy się do tego przyzwyczaić. Kiedyś tego typu starć nie było, to faktycznie. Ale przypomnijmy sobie, że chociażby lata 90., obfitowały w starcia fizyczne, na przykład były starcia między skinheadami a pankami. Pamiętamy te lata, więc wydaje mi się, że spór ideowy czy polityczny nawet w obrębie skrajnych środowisk Moim zdaniem jest obecnie o wiele bardziej cywilizowany niż w latach 90 Panie prezesie czy jest tutaj jakiś problem jest jakaś kontrowersja czy może to się właśnie mieści gdzieś w ramach tego takiego sporu ideologicznego, sporu w kontekście tego, że właśnie wymieniamy się swoimi poglądami pokazujemy swoje poglądy, no, czy mieści się i nie mieści bo, jakby zawsze jest pytanie o to co do czego doprowadzi, Tutaj jakby ten materiał też dobrze pokazywał, że dzięki działaniu policji udaje się zmniejszać napięcie pomiędzy grupami, które wyrażają odmienne poglądy. To co pan powiedział, pan doktor, jest oczywiście słuszne, bo w państwie wolnym, w państwie demokratycznym każdy te poglądy może wyrażać i powinien mieć wolność do ich ekspresji. Natomiast no pytanie, czy powinno być tak, że te przestrzenie ekspresji są kolizyjne? To znaczy, tutaj dochodzi do tego, że ktoś robi manifestację na trasie, tak ktoś wywiesza wy coś obok trasy. A dlaczego nie dwie przecznice dalej? Chociażby takie pytanie należy zadać. Tego typu, tego typu interakcje wywołują też interakcje z drugiej strony. Jeżeli chodzi o flagi, to można powiedzieć i przecież to nie jest odkrycie, że w gronie osób uczestniczących w marszu niepodległości dość dużą część, albo pewną część, a zwłaszcza taką bardzo powiedzmy energiczną, stanowią kibice różnego rodzaju powiedzmy elementy związane z zrywaniem, porywaniem flag i tak dalej stanowią część tej subkultury więc w momencie gdyby służby działały nieodpowiednio ktoś mógłby wpaść na pomysł z tych ludzi którzy uczestniczą w marszu, że tą flagę zerwie do, doszłoby do jakiegoś, no do jakiejś interakcji negatywnej na tego typu interakcje negatywne czekają media które następnie podchwytują ten temat i robią z niego główny element. Tym, pokazywania marszu. Główny obraz tego, tak. co się działo podczas I tak było święta. wielokrotnie, zanim pro, policja zaczęła przeciwdziałać negatywnym interakcjom, bo za czasów poprzedniej koalicji rządowej, no to właśnie tak to wyglądało. To znaczy policja nie zabezpieczała, nie. Mówi pan prezes to z własnego doświadczenia. Tak, z mojego tak. doświadczenia. Nie, nie stawiała muru pomiędzy interakcjami różnych agresywnie nastawionych grup. To wywoływało obrazki konfliktu, które wszyscy pamiętamy, zadymy i tak dalej. No i w związku z tym obraz tego marszu był radykalnie gorszy, bo dochodziło do negatywnych sytuacji konfliktowych. Więc jakby to, 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 to też rzutuje na klimat całego tego święta, trzeba to sobie jasno powiedzieć, bo teraz na przykład media jest tak, no tym razem było spokojniej. Taki, taki jest komentarz, prawda? Udało się. Udało się. Nikt, się. Nikt nie powiedział. Mimo wszystko jest pozytywnie, chociaż wszyscy. Liczyli na to, że coś się będzie działo, no bo jak jest pozytywnie, to dla mediów jest nudno, prawda? Więc nie ma, nie ma czego grzać. I, i, I tutaj jakby mi się wydaje, że to jest znacznie bardziej istotny kontekst tego. Jest jeszcze drugi kontekst, to znaczy kontekst tego, czy można coś na fladze rysować, począwszy od symboli tego typu, skończywszy na kotwicy polskiej walczącej i tak dalej. Generalnie co do zasady poza pewnymi bardzo ugruntowanymi w historii symbolami na przykład Armii Krajowej czy, czy Polska Walcząca. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem rysowania różnych rzeczy na Fladze, bo to jest jednak jej profanacja. Panie doktorze, jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? Czy na polskiej Fladze mogą się znaleźć inne symbole niż te, które rzeczywiście zostały ugruntowane w naszej historii? I pytanie też drugie odnośnie tego, czy. Czy ktoś tam nie pomyślał właśnie, że stawianie manifestacji naprzeciwko Marszu Niepodległości może doprowadzić do negatywnych interakcji między tymi dwiema grupami, jeżeli by tu służby odpowiednio nie zadziałały, że wywieszenie takiej flagi może doprowadzić do pewnych kontrowersji, do tego, że znajdzie się jedna chociażby osoba w tłumie, która zareaguje w sposób agresywny, czy może i to jest myślę bardziej smutna taka konkluzja z tego wszystkiego, było to na to obliczone, na to liczono. Zanim odpowiem to słówko też jakby tutaj komentarza do słów mojego interrekutora. Na pewno kluczem, tutaj wydaje mi się, że jest poza sporem, żeby manifestantów, którzy mają przeciwne poglądy, rozdzielać jak najbardziej skutecznie. I pamiętamy, że przecież jeszcze parę lat temu była taka idea blokowania marszu niepodległości. I nawet sami ci organizatorzy tej, tych blokad uznali, że to jest zbyt niebezpieczne i że nie należy takich rzeczy robić i odstąpili bardzo dobrze. I co do zasady, yy najlepiej by było, żeby te manifestacje oczywiście były, bo to jest święte prawo konstytucyjne, prawo, prawo wolności słowa i manifestacji, ale one powinny być rozgraniczane. I oczywiście wszystkie takie bodźce, które mogłyby spowodować agresję albo spowodować właśnie zadymę, należy minimalizować. Pamiętajmy też, bo to, 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 to samo dotyczy, na przykład tych licznych demonstracji LGBT i w te, gdzie wtedy kibice, prawda, różnych zostaną też, aby chcieliby wejść w interakcję z tymi manifestantami, manifestantami i na szczęście policja zachowuje się w większości przypadków idealnie. I do takich rzeczy nie, nie dochodzi. No niestety w Białym Stoku mieliśmy do czynienia z, z, z tragedią, ale policja i tak zachowała się tam wręcz, wręcz modelowo. I to, to, to jest jakby zasada. Co do flagi. Ja tutaj się też zgadzam, że no flaga narodowa powinna być zarezerwowana do, do tego, do, do czego służy. Tak? I powinniśmy minimalizować różne udziwnienia czy różne takie wariacje na ten temat no, bo, bo to są to jest godło państwowe no pewna powaga tutaj jest należna. Aczkolwiek no, czasami właśnie jak polska walcząca jak jakieś, jakieś akcje, które mają służyć nie popularyzowaniu jakichś wartości, ale oczywiście to wszystko jest ważne w kontekście. Jeżeli kontekst jest poważny, to oczywiście można odejść od od, tego, od tej ortodoksji, ale co do zasady to godło, flaga no to A tutaj nie było poważnego kontekstu? A znaczy, według tych organizatorów tego tego wywieszenia tej flagi, no kontekst mm -hmm, był, poważny, był poważny, wyrażenie sprzeciwu wobec faszystowskich treści prezentowanych przez część uczestników marszu, a także pokazanie, że chcieliby Polski otwartej i uznającej swoją różnorodność. Znaczy, ja rozumiem jeden cel, który ku temu służył, żeby, po, żeby powiedzieć tak, że my też czujemy się patriotami, my też podpisujemy się pod biało-czerwoną flagą, ale nie akceptujemy na przykład takich organizacji jak ONR. Czy to był właściwy pomysł? Nie mnie oceniać. Na pewno interakcja z Marszem był złym pomysłem. I co do zasady tak nie należy robić? Tylko pytanie też, czy podczas święta niepodległości? obojętnie czy to z jednej, czy z drugiej strony tego sporu, gdzieś ideologicznego, mm. politycznego, powinniśmy pokazywać z kim my się nie zgadzamy, kogo nie lubimy, i tak dalej tak dalej. raczej za czym się opowiadamy powinno być znaczy to święto inkluzyjne, a nie przeciw. Panie prezesie. To znaczy, ja myślę, że tak, że tutaj jest kilka wątków. Po pierwsze, jeżeli chodzi o te symbole. Ja wolę mówić nie o poważnych sprawach na Fladze, bo to jest kwestia uznaniowa i bardzo bieżąca, ale raczej o pewnym historycznym uzasadnieniu, czy, czy Polska walcząca jest w pewnym sensie znakiem... Historycznie uzasadniony, bo malowano ją też i dawniej, prawda, w, w, w takim kontekście. Natomiast wszelkie inne, czy to prawicowe, czy lewicowe, bo też są flagi Polski z falangą, prawda, i tak dalej, to też jest niedopuszczalne. Dlatego, że co do zasady, my przy okazji świętej niepodległości cały czas mówimy o tym, że szukamy pewnego wspólnego mianownika, że nie możemy się dogadać. No dla mnie, jeżeli jedna czy druga strona rysuje takie symbole, to zawłaszcza. To jest zawłaszczenie flagi. A to właśnie flaga powinna być tym wspólnym mianownikiem, który jest wspólny w czasie święta niepodległości. A cała reszta może być obok. No bo jeżeli ktoś mówi, no to my mamy taką flagę, bo nasza jest biało-czerwona, ale z takim znaczkiem, a ktoś mówi, a my mamy biało-czerwoną z takim to jest znaczkiem inna biało to biało to, to już jest inna flaga. I, i, to jest, I to jest, myślę, bardzo istotne, ale też pokazuje jakby istotę tego sporu, że tak naprawdę te strony, one najchętniej by chciały przemodelować naszą rzeczywistość na swoją modłę. I tutaj trzeba to jasno wskazać, bo działania państwa i państwo, co do zasady i co do idei, powinny tworzyć pewną wspólną ramę. W momencie, kiedy w państwie działa opcja, która zbyt to zideologizuje, Wtedy robi się sytuacja patologiczna. To, jak zachowuje się policja teraz, pokazuje, że myśl państwowa jest prowadzona w taki sposób, by rozdzielać i nie doprowadzać do negatywnej interakcji. Czasem to się nie udaje, ale co do zasady tak jest. I to jest rola państwa wypełniana w sposób właściwy. To trzeba to, to podkreślić. Jeżeli państwo sprawia, że grupy się konfliktują i dopuszcza do tego, to znaczy, że to państwo działa źle. Dlatego, że nie rozdzieliło dwóch antagonistycznych grup, a w każdym społeczeństwie zawsze grupy są antagonistyczne. nigdy nie będzie tak, że będziemy żyli w Polsce miodem i mlekiem płynącym i wszyscy się będziemy zgadzali. A chcielibyśmy. Może kiedyś do tego dojdzie. Zobaczymy. Za moment wracamy na naszą antenę do gorącego pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami, bo jak Państwo tutaj słyszą od naszych gości, te wypowiedzi są naprawdę ciekawe, intrygujące i myślę, że tutaj jeszcze wiele ciekawych wątków jest do omówienia. To chciał zamienić święto niepodległości w piekło. Takie stawiamy gorące pytanie na antenie telewizji w Polsce. Rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze. Rozmawiając tutaj z moimi państwa gośćmi, którymi są Paweł Kurtyka, historyk, architekt, prezes Fundacji Mini Janusza Kurtyki. Witam ponownie. I dr Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski, historyk. Dzień dobry ponownie również. Dzień dobry. Kontynuujemy naszą rozmowę. Panowie, mam takie. Pytanie związane też z wrażeniem po wypowiedziach panów z pierwszej rozmowy, z pierwszej części naszej rozmowy naszego spotkania tutaj w studiu. Czy nie jest trochę tak, że mamy po jednej po drugiej stronie jakiegoś konfliktu, czy to ideologicznego, czy to politycznego? Podczas na przykład właśnie takiego świętowania dnia niepodległości 11 listopada Dwie skrajności, które wypaczają nam taki ogólny właśnie kształt tego święta, to jak to wygląda, jacy ludzie idą na przykład w marszu Niepodległości, że jest właśnie młody patriota, jak widzieliśmy tu na materiale naszego reportera Macieja Zemły, to gdzieś zaczyna zanikać w przekazie medialnym, itd. itd. bo liczyć, a był protest, a szło na zwarcie, a było gorąco, a tutaj później też na arenie europejskiej jakiś polityk międzynarodowy wypowiada, że tutaj szło 60 tysięcy nazistów, tak, ulicami. Warszawy i tak dalej, i tak dalej. I czy to nie jest trochę tak, że właśnie te dwie skrajności, czy może więcej tych skrajności się pojawia, bo to też zależy od pewnie tej, tej ideologii, którą gdzieś wierzą, czy tych politycznych kwestii, które wyznają. Czy one nie zawłaszczają nam właśnie świąt, debaty publicznej, tego, jak to wygląda w przestrzeni później medialnej, panie prezesie? Znaczy no na pewno. To jest duży problem, dlatego że jakby w media to trzeba powiedzieć. Niestety ludzie tego w swojej w swoim ogóle, moim zdaniem, zupełnie nie rozumieją. Media pokazują tylko bardzo wąski fragment i wycinek rzeczywistości, danych procesów, osób i tak dalej. Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z, z przykładami różnych informacji medialnych natomiast różnych osób na zasadzie takiej, że to był do, generalnie to jest dobry człowiek wiele dobrego zrobił ale na przykład nie przekroczył prędkość i ma kilka mandatów No to materiały jest oczywiście tylko o tych mandatach i mówimy, że to jest pirat drogowy nie biorąc pod uwagę 95% całej reszty pozytywnego kontekstu No i już facet prawda nieodpowiedzialny i tak dalej więc jakby przyklejanie łatki medialnej. Jest bardzo proste i tak jak do poszczególnych osób można to zrobić, tak można do poszczególnych wydarzeń w przestrzeni publicznej. No i chociażby to stygmatyzujące określenie, że to są, to jest marsz faszystów. Znaczy jakby to, jest, to jest tak absurdalne, bo człowiek, który wypowiada to słowa, to znaczy, że on nie wie, czym jest faszyzm. Prawda, jakby przywołuje bardzo potężne zaklęcie, zaklęcie, które wiąże się z gigantycznymi. Procesami politycznymi na, 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 na kontynencie europejskim głównie, ale nie tylko. Przywołuje od razu pewien system politycznego terroru, który był w i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby mamy przywołaną jakąś taką potężną machinę po to, żeby uderzyć w coś co zupełnie nie przystaje do, do tej do tej machiny prawda jakby to jest czysta propaganda i jakby wygodne jak widać dla części osób które się tą propagandą posługują ale zwłaszcza które tą propagandę powielają czyli mediów i jakby to, to nie jest obrona Wszystkich osób, i wszystkich haseł i wszystkich transparentów na marszu niepodległości to, to nie o to chodzi. Natomiast tam idą bardzo różni ludzie, bardzo różne środowiska, jakby nie można wsadzić wszystkich do jednego worka i podpisać w ten sposób. A jednak wśród środowisk lewicowych właśnie w ten sposób chciałoby się zamknąć temat marszu niepodległości i go definitywnie skreślić na zasadzie, że to są ci źli, a my Ci z tam inną flagą, jesteśmy tymi, tymi dobrymi. Kto jest dobry, panie doktorze? <grym> Odpowiem tak. Dzień 11 listopada i to, jak on był teraz świętowany w tym roku, ale i w, w tamtym roku, poprzednim, w setną rocznicę, uważam, że generalnie był świętowany bardzo uroczyście i było wiele inicjatyw, o których media nie opowiadały. Które były pięknymi inicjatywami w społecznościach lokalnych, gdzie to święto było naprawdę godnie obchodzone. Ja byłbym był nieszczery, gdybym nie powiedział, że ja mam kłopot z, z Marszem Niepodległości. Ale nie to jest kłopot? No, ale, kłopot nie dlatego, ale nie dlatego, że właśnie w Marszu jest wiele osób, które tam chcą zamanifestować swój patriotyzm, chcą zamanifestować swoje przywiązanie do Polski i do tej daty 11 listopada, tylko ze względu na organizatorów. Jeśli chodzi o setną rocznicę niepodległości, czyli w tamtym roku, jednak na czele marszu szedł prezydent Andrzej Duda. Marsz był państwowiony i taką formułę marszu ja jak najbardziej akceptuję. Nie akceptuję marszu, który jest organizowany przez wąską grupę partyjną pewnych konkretnych ludzi z konkretnymi poglądami. I teraz ja nie mam oczywiście pretensji do tych ludzi i w życiu bym nie powiedział tak, jak ten pewien polityk, spójrzmy zasłony milczenia jak on się nazywa, że to są faszyści, bo to jest kompletne pomylenie z poplątaniem i absurd. I ci ludzie oczywiście nawet nie zdawali sobie sprawy, być może ktoś jest organizatorem. Marzy mi się taki marsz, gdzie jednak na czele nich idzie głowa państwa, najważniejsi politycy, którzy reprezentują majestat reprezentują Rzeczypospolitej i to jest marsz inkluzyjny. Który chyba zaprasza każdego, kto przyznaje się, kto chce świętować polską tradycję niepodległościową. Niestety marsz niepodległości poprzez organizatorów i ich wyraziste poglądy takim, takim być nie może. to Ja dopytam od razu, panie doktorze, bo tutaj przyniósł pan ze sobą dwie książki, które nawiązują do polskiej niepodległości. Jedna z nich nosi tytuł Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Jakie jest to dziedzictwo II Rzeczypospolitej dzisiaj dla osób, które chcą świętować właśnie niepodległość Polski? Przede wszystkim jest to dziedzictwo niepodległego państwa, niezależnego, prowadzącego własną politykę zagraniczną, wewnętrzną, ekonomiczną i też ogromny dorobek intelektualny, z którego powinniśmy czerpać, do którego powinniśmy nawiązywać. Zresztą książka dziedzictwo II Rzeczpospolitej owoc praca zbiorowa, znajdziemy tam wiele ciekawych tekstów różnych, historyków poprzez eseje poprzez takie teksty specjalistyczne dotyczące gospodarki kultury społeczeństwa, pokazują jak, jak ogromnym bogactwem, legitymizowała się II Rzeczpospolita i jak wciąż mało wiemy o tym czym druga Rzeczpospolita była. Było to oczywiście państwo, które było targane wieloma sprzecznościami, wieloma problemami z krajnymi walkami wewnętrznymi, niepokojami, ale też właśnie poprzez te trudności, możemy zobaczyć, jak ogromny dorobek wniosła w polskie dziedzictwo. I teraz pytanie: mamy to dziedzictwo II Rzeczypospolitej, czy potrafimy docenić to dziedzictwo dzisiaj, panie prezesie, czy potrafimy, na przykład właśnie świętując, bo z tego obrazu, którym tutaj rozmawiamy, wynika. Że nie potrafimy wspólnie świętować, nie potrafimy się do końca dogadać, że coś jest zawsze nie tak, coś musi nas gdzieś podzielić i, i nie jest to tak, jakbyśmy sobie chcieli wymarzyć, żebyśmy wszyscy wspólnie szli pod biało-czerwoną flagą. No tak, znaczy to, o czym pan doktor mówił, jeżeli chodzi o organizatorów marszu, znaczy ja się po części z tym zgadzam. To, to znaczy, po 2010 roku, kiedy nadano środowiska narodowe nadały formułę nową temu marszowi i spopularyzowały go bardzo mocno, formuła miała być bardziej uniwersalna, taki był też przekaz medialny, natomiast oni to zepsuli, zepsuli to wtedy, kiedy stworzono partię ruch narodowy. I de facto jakby chciano, czy takie były starania po to, aby to był taki wiec poparcia. Dla, dla ruchu narodowego, tam na Mars są zapraszane różnego rodzaju środowiska. politycznie, nie, po prostu tak, marszu Sami organizatorzy to zrobili. To trzeba jakby jasno powiedzieć, że, 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 że w pewnym momencie do, doszło do tego. Tylko zastanawiam się, czy to wyklucza to, że jako człowiek, który chce świętować niepodległość. To, to nie o to chodzi, ja już jakby zaraz, zaraz odpowiem, o co mi chodzi. Chodzi o to, że jakby nie musi organizatorem być prezydent. Natomiast jeżeli organizator ma na tyle, powiedzmy, dojrzały stosunek do sprawy, to stara się, rozumie wagę, rozumie, że to jest największa impreza jaka jest w Polsce, to powinien rozumieć też, że siłą jest tworzenie uniwersalnej platformy. I to może być ONR, ale jeżeli ONR powie, że ja ONR, czy my ONR w tym dniu... Tworzymy szeroką platformę, to to już jest troszeczkę co innego niż jeżeli mówi, że to jest marsz narodowy, zapraszamy na nacjonalistów z innych. Części Europy, prawda? A to, to są dwie zupełnie różne sytuacje i ludzie też te subtelności czują, co pobrzmiewa też trochę w słowach pana doktora mam wrażenie. Natomiast druga rzecz to, wracając do dziedzictwa i do tego pytania, ja myślę, że co do zasady dziedzictwo rzeczy Rzeczypospolitej dzisiaj jest szanowane. Tutaj wydaje mi się, że jedną z największych zasług było pokazanie społeczeństwu polskiemu. Jak wyglądała realizacja tego dziedzictwa w czasie II wojny światowej, chociażby, przez takie seriale jak Czas honoru, jak inne filmy, bo one jakby. Oddają w pewnym sensie tamto społeczeństwo, czy też kreują jego pewien obraz, obraz bardzo pozytywny, dlatego że to jest obraz ludzi przywiązanych do wartości, do państwa, którzy są gotowi za to oddać życie. To troszeczkę być może jest zbyt idealistyczne, jak się popatrzy na, na drugą rzecz pospolitą, ale kreuje, kreuje taki wizerunek, czyli wizerunek pozytywny tamtego państwa, do którego dziś. W bezsporny sposób, mam wrażenie, wszystkie siły polityczne się w jakiś sposób odwołują. Co przejawia się chociażby tym, jak są traktowani w poszczególnych partiach politycznych ojcowie niepodległości związani z danymi ugrupowaniami. Nie mówię tu oczywiście tylko o Piusuckim i Dmowskim, ale też o Witosie w przypadku PSL-u czy o Daszyńskim w przypadku lewicy. Więc jakby to pokazuje, że to jest pewna uniwersalna platforma odniesienia. I bardzo dobrze, dlatego że ona stoi w pewnym sensie w kontrze do PRL-u. PRL-u, który nie był państwem suwerennym, który nie był państwem niepodległym, który był sowiecką przybudówką, na, na terenie którego stacjonowały sowieckie wojska niezaproszone tu przez Polaków. I do PRL-u odwoływać się w sensie ideowym nie można, No bo to jest de facto zdrada stanu i zdrada interesów Rzeczypospolitej. Teraz pytanie gdzieś takie podsumowujące naszą rozmowę. Kiedy bierzemy te strony, które w jakiś sposób wywieszają te flagi, które mogą wywołać kontrowersje, które stają naprzeciwko właśnie marszu niepodległości, próbując go na przykład zablokować. Czego to jest przejaw? Bo ja mam wrażenie, że w takim wewnętrznym środowisku tych osób gdzieś. No to jest odwaga, a wychodzisz na dach tutaj wywieszasz tą flagę, tak dobrze, robisz w naszej sprawie, stajesz naprzeciwko marszu niepodległości, jak i ty jesteś odważny, żeby się z nimi tutaj zetrzeć, masz tą odwagę. Ale dla mnie jest to przejaw po prostu totalnej nieodpowiedzialności tego, co może za tym pójść. Właśnie ten jeden osoby jedna osoba, która będzie agresywna, jedna iskra, która wywoła pożar, po prostu rozlewający się na całość tej inicjatywy, tego święta. Panie doktorze. Ja bym powiedział, że przede wszystkim to jest niepotrzebne. To jest niepotrzebne, to jest zbędne. Na należy też w, w tych środowiskach wspierać te osoby które są osobami środka, które właśnie nie opowiadają się za takim manifestowaniem swoich przekonań. I tyle. No ja jeszcze tylko słówko na temat drugiej Rzeczpospolitej. Chciałem tylko dodać jeszcze jedną chyba ważną kwestię, że mimo bardzo mocnego i ostrego sporu politycznego, który był przez całą tę Rzeczpospolitą, to te postaci, które tutaj też i Pan wymienił, w momentach kluczowych, na przykład w momencie tworzenia się II Rzeczpospolitej, walki o granice, o, o kształt tego państwa, tak zantagonizowane postacie jak i Dymowski, jak Daszyński z narodową demokracją, potrafili działać razem i potrafili tą Polskę wywalczyć, bo samo odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku to był dopiero początek. To państwo dopiero się w zasadzie ukształtowało po Traktacie Ryskim w 1921 roku i przez te trzy te kluczowe lata wszystkie siły polityczne zawiesiły na kołku w zasadzie swoje spory, które później widzieliśmy w pełnym rozkwicie w II Rzeczpospolitej. I ten przekaz warty jest propagowania i pokazywania tym siłom politycznym, które, które dzisiaj się spierają i czasami wykorzystują właśnie te swoje barwy polityczne przesadnie. I to też jest jakaś to się zdanie na koniec ku temu marszowi. No, no cóż, no, można powiedzieć, że to, co jest istotne, to to, że jest progres co do tych różnych prowokacji. No kiedy spojrzymy się do, na to, co było 6 lat temu, przykładowo, a co teraz, to widzimy, że jest, że jest progres. Teraz rozmawiamy o, o jednym czy dwóch transparentach. Wtedy rozmawialiśmy o tym, że ktoś próbował podpalić przybudówkę ambasady rosyjskiej, napadł na skłod, prawda, czy, czy, czy były to, czy się pobił. Więc jakby tu widać, że to działanie prewencyjne państwa jest, i to jest gigantyczny plus, to pokazuje, że państwo jest w stanie też utrzymywać w ryzach. Kulturę tych manifestacji. Też tutaj niebagatelne są doniesienia odnośnie tego, że na przykład zatrzymano jakiś tam niebezpiecznych ludzi, którzy mieli w samochodzie jakieś różne narzędzia czy, czy materiały wybuchowe, bo takie wiadomości w mediach pojawiają się chyba drugi rok z rzędu przed każdym marszem. Jeżeli one są prawdziwe, nie mam dowodu, żeby twierdzić, że nie, to znaczy, że co, co chwilę ktoś próbuje w jakiś sposób mocno wstrząsnąć. Polską w tym dniu. I trzeba podkreślić jeszcze jedno na koniec, że każdy kto to wstrząsa, działa na szkodę Polski, jest to w interesie sił i państw, które Polsce nie życzą dobrze. I musimy wiedzieć, że są siły, które bardzo chętnie by Polskę Podzieliły jeszcze mocniej. I to jest dobre zdanie na podsumowanie naszej rozmowy. Na to, żeby to zdanie też zapamiętać, Paweł Kurtyka, historyk, architekt, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Dziękuję serdecznie, panie prezesie, za rozmowę. doktor Mikołaj Mirowski, Muzeum Historii Polski. Również dziękuję za rozmowę. Życzę panom dobrego dnia, a e, państwa zachęcam do tego, żeby pozostać razem z nami z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce. Zapewniam, że jeszcze szereg ciekawych propozycji przed nami. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.